Siema, z tej strony XFreddy. Aktualnie znajdują się na moim serwerze na xdmc.pl. Zostawcie subi, kropeczkę w górze i dzwoneczek, ponieważ jak dobijemy 15 tysięcy subów do moich urodzin, to wam wylosuję 50 zł PaySubcard lub PayPal, więc myślę, że super. I co jeszcze? Pod tym odcinkiem mogę wam wylosować 3 rangi i friend. Oraz sobie tutaj możecie zadawać kolejne pytania do Q&A, tak? Bo dzisiaj będzie Q&A bez unikania odpowiedzi, tak zwana jazda z kimś, tak jak, no jazda z czymś, tak jak oni jechali z nami, tak? Będzie to też kulturalny odcinek, family friendly, a nie jakieś wulgarne, wiecie o co chodzi. No to możemy, mi się wydaje, przejść. Pierwsze pytanie jest od Maripek, od kiedy grasz w Minecraft? Z tego co pamiętam, no to od wersji 1.5.2, chyba że jakoś wcześniej, ale nie pamiętam dokładnie. Ale tak mi się wydaje, że od wersji 1.5.2 zacząłem. Jakie lubisz gry oprócz Minecrafta? No to oprócz Minecrafta na ten moment to praktycznie nie gram w nic. Oprócz tam na przykład jeszcze Fortnite jakiegoś, tak? Fortnite to zawsze na propsie sobie pograć. A wcześniej też na przykład grałem w Farmę 3 i takie tam gry. Dobra, jadę z kur... no. I w CSGO to czasami jeszcze sobie pogram, a tak to głównie Minecraft. Masz jakieś zwierzątko? Nie mam, miałem wcześniej Birda. Ale co, no nie mam, no. No to nie wiem, czy to wyczyć lepsze, przynajmniej nie ma syfu w pokoju, aż takiego, tak? A tak nie był ze mną w pokoju, to nie miałem syfu. Bo byłem wtedy mały. Dobra, trzeba kołka trupić. No nie, ja nie chcę zdechnąć, dobra, zrobię sobie koksa. Teraz można ze spokojem. O, oni już sobie... Kolejne pytanie jest od Ambulancik. Będziesz rozwijał swój serwer jak najbardziej, mamy w planach rozwijać go coraz bardziej. Na początku mamy w planach dopracować bardziej Mega Dropa, a następnie wprowadzać jakieś tryby, na przykład One Block, Sky Block, Mega Drop 16, ale to wszystko będziemy ankietować przede wszystkim też na Discordzie. Wcześniej też przeprowadziliśmy taką ankietę na Discordzie, wygrał tryb, żebyście chcieli mieć One Blocka, tak? Dobra, sobie podoram i zmienię seta. Czy on... Dobra, zrobię tak. O kurde, to jakby w życiu parę tu mnie zabił. A to nie jest problem. Teraz kolejne pytanie jest od Gitarello. Od kiedy zacząłeś nagrywać na YouTube? O kurde. Bym musiał sprawdzić, od kiedy założyłem swój kanał na YouTubie. Ale nie wiem, który to był rok 2018, coś takiego. Na wtedy ja też byłem mały, nie wiedziałem jak się nazywa, no to nie mogłem tego jakby robić na większą skalę, tak jak teraz na Radę Międzynarodową, nie? Czy będzie więcej gier na live? No nie, raczej nie, oprócz Fortnite na przykład, albo jakiegoś Ome. Bo YouTube jest pod takim względem dziwny, że na YouTube się nie ogląda innych gier niż masz community na swoim kanale, nie? A na Twitcha to nie pójdę, bo jakbym gadał takie rzeczy jak na YouTube, no to już dawno by mnie stamtąd wydalili. I czy masz zamiar robić 24H live'a? No kiedyś na pewno, może w wakacje spróbujemy, ale nie wiem czy podołam. I czy będzie live ze starym? To nie, bo nie szerzymy patologii na live streamie. Jestem poważnym przedsiębiorcą. Dobra, cyk. Kolejne pytanie jest od Girks. Ulubiony film? M jak miłość, barwy szczęścia. I nie pamiętam jak się nazywał ten film, gdzie ta laluna z fejmu to taka tłusta lala. Się... O, Królowe Życia jeszcze. I Ojciec Mateusz. Polak czy matma? Ani jedno, ani drugie, bo obawię ją chujem tak szczerze. Dobra, i cyk. Jestem mistrzem w tą gierkę, komputerówkę. Przypadłeś kiedyś klasę? Jeśli to pytanie chodzi, czy nie zdałem kiedyś, no to zdałem każdą klasę. Teraz idę do trzeciej klasy w technikum. I czy pozdrawiam? Pozdrawiam cię serdecznie, panie Girks. Życzę zdrowia dla rodziny. Ja się tutaj naprawię, schodek w dół. Kolejne pytanie od Kamila Szalczyńska. Kiedy będzie Mega Drop 16.5? Niestety nie jestem w stanie na to pytanie aktualnie odpowiedzieć, bo jakbym wiedział, to by się też wiedzieli, nie? Chyba tak to działało. Zawsze fajnie wam powiedzieć jakieś fajne newsy, nie? Kolejne pytanie jest od Tornado. Ile masz lat? Aktualnie mam lat 16, aczkolwiek 20 maja mam lat 17. Jestem stary piernik. Za niedługo, no to do kremacji, nie? Się wybieram. Więc... oj, itemy jakieś. Więc kanał na RedTube wam mogę oddać, nie ma żadnego problemu. Dobra, zamurował się chuj jebany. Kolejne pytanie, czy masz brata albo siostrę? Mam niestety brata. Kurwa, polizałem. Znaczy, sorry za wulgarne słowo, miał być family friendly. Znaczy, jakbym miał siostrę, to bym miał
dobrze ze mną, tak? Nie żartuję. To cię zachęciłem nagrywałem na YouTube. Pamiętam jak kiedyś grałem w Minecraft, to nagle normalnie teraz nie grał. I były te serwery, na przykład te wszystkie wielkie, jakieś craft, które jeszcze startował. To nigdy nie lubiłem kupować rank, nie? O ty kurwo. Zawsze, no i tak to się zaczęło od tego, nie? Że ranki, bo YouTuberzy zawsze wiadomo mają lepiej, dostałem jakieś tam ranki za darmo, no i nigdy nie lubiłem kupować, nie? Wydawać pieniędzy na jakiś obcy serwer, nie? Dobra, jadę z nim. Kolejne pytanie od Jerzy. Czy dać mi do tego texture pack, bo bardzo mi się podoba. Jakbyś był osobą myślącą i zdrową psychicznie, to byś wiedział, że texture pack znajduje się na Discordzie, a że bardzo ci się podoba, to nie tylko tobie, no. Mi też się wiele rzeczy podoba, na przykład twoja mama, no i nic niestety nie mogę zmienić, nie? Ile czasu grasz w Minecraft? Kolejne pytanie od Mikus. Ale że dziennie, to nie wiem, bo najczęściej to gram, jak nagrywam jakiś odcinek, bądź robię livestreama. Czy będą nowe tryby na serwerze? No to jak najbardziej, bo mam w planach rozwijać coraz bardziej serwer, a nie stać w miejscu jak 3/4 śmieciowych serwerach. No i polizałem. No i huragan. Nie wierzę. Kolejne pytanie jest od użytkownika Trybik. Ile masz lat? Na to pytanie już odpowiadałem. Czy jak zaczynałeś, na co spodziewa się 10 kasobów? Znaczy, wydaje mi się, że jak do czegoś dążę od krótszego lub dłuższego czasu, no to kiedyś się spełni, nie? No nie spodziewam się, no to chciałbym tak szczerze wbić kiedyś 100 koła subów. Jak będę dziadkiem siedział z moimi bankartami, pokażę im przycisk na 100 koła X-Freddy i wiecie, będę zazdrości, nie? O, Juka trupiłem w gościa. Planujesz zmieniać coś w stanowisku? Tak szczerze? Na tej szafie chcę zrobić taki wielki napis X-Freddy z LEDów, tak? Co jeszcze? Biurko hydrauliczne, że na przykład bym mógł live'a prowadzić na stojąco. Biurko hydrauliczne takie, że mogę regulować wysokością, tak? Kolejne pytanie jest od 137 Dio. Czy prowadzenie serwera jest ciężkie? Z mojej perspektywy nie jest ciężkie, bo wystarczy z mojej perspektywy mieć pieniądze na reklamy oraz godną mi do zaufania administracji, no i też główną rolę zrobi antycheat, tak, no ale czy prowadzenie serwera jest ciężkie, no to byś musiał to pytanie zadać Wuczkowi bardziej, no bo ja się niczym innym niż oprócz tych rzeczy, co powiedziałem, to nie zajmuję, no o plugina to ci nie napiszę, myślę, że nawet byłby problem z konfiguracją jego. No więc wiesz jak to, wiesz jak to wygląda, no bracie. Kolejne pytanie jest od Nedi. Ile zarabiasz? Z YouTube'a w tym miesiącu w ciągu 28 dni 139 zł z samych filmów. Więc da się żyć, tak. Nie jest jakoś super, mam co jeść, więc to najważniejsze. Kiedy wyjazd do innego kraju? Wyjazd był w październiku do Hiszpanii, z którego prowadziliśmy livestreama i do Hiszpanów mówiliśmy na live, dzień dobry i takie inne rzeczy, robiliśmy sobie z nich żarty. Dobra. I co tam jeszcze było? I kiedy vlog? Znaczy vlog, no to myślę, że teraz byłby bardziej jakościowy, bo zakupiłem sobie nowy telefon Samsung S20 FE i lepsza jakość po prostu była niż od tej cegły, co miałem wcześniej. I też taki vlog, no to nie wiem też co, o kurde, zapomniałem, że nie można kupić jumpboosta podczas walki. Też mi się wydaje, że nie wiedział, co miałbym tam wrzucić, nie? Ja się nie znam na takich rzeczach. Kolejne pytanie jest od Inak UW. Ej ty, prawie go przekopałem. Kurde, nie trafiłem go wędką, minęłem ile HP miał. Ile masz lat? Na to pytanie już odpowiadałem. No, dobra, slime skill. Ile grasz w Minecrafta? No nie wiem, no. Czy będziesz nagrał coś innego oprócz Minecrafta? Nie wydaje mi się, bo YouTube jest upośledzony, na ten temat już się wypowiadałem. Ty, może go trafię z tego łuku śmietnika. Nie no, nie ma szans. Ale ciało bardzo ładnie. Jak zacząłeś z YouTube? A kurwa, no nie wiem, no mam teraz 17, 16, a zacząłem w 18. No to ile? 4 lata temu? No to skąd mam wiedzieć, o czym wtedy myślałem tak szczerze? Ile masz centymetrów, nie chodzi o wzrost? To mi się wydaje, że o biceps. Kurwa, nie wiem, z 42 mi się wydaje, że jest, bo czasami jak gadam przez telefon, to mam problemy, żeby tak rękę do tyłu, nie? Hurala.
ile masz lat? Od tego się pytanie. Na to pytanie już odpowiadałem. Jaką masz myszkę? Logitecha, jaką masz klawiaturę? Fnatic Gear Rush Pro, czy jak tam się nazywa? Jakoś tak? Jakaś dziwna nazwa. Ale nie wiem, jest szansa, że na źle powiedziałem tą nazwę. Ale jebać. Na jakiej paczce lub kliencie grasz? No to gram aktualnie na paczce Blazing Pack. Bo ja gram na Lunarze, to mi się jakoś tam dziwnie gra na niej. Kolejne pytanie jest od Dexy, czy będzie na egzemplarzu tryb niż Mega Drop? No pewnie, że będzie. Dobra, uciekamy. Pytanie od Rusek. Czy miałeś kiedyś myśli samobójcze? Nie miałem, to chyba dobrze. Bo nie jestem jakąś osobą, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem w ogóle co mi się stało, żebyś miał takie myśli, czy coś takiego. Nie jestem jakąś osobą, nie wiem, bo jak powiem, że przyjebano, to może się oburzy. No nie wiem, nie jestem osobą jakąś, nie wiem, słabo psychicznie, czy jak to nazwać. Więc wszystko mi w chuju lata, tak? Kolejne pytanie od Mam Google. Jak masz na imię? No to sytuacja wygląda tak, że przez wszystkie te lata was oszukiwałem, że ja mam na imię Rafał, a tak naprawdę, o kur, nie mam na imię Rafał, mam na imię Jędrek, Jędrzej, ale jak wam wygodniej, to tam możecie mówić na mnie Rafał, i tam, wiecie, ja wiem to. I możecie powiedzieć, czy czegoś takiego się po prostu spodziewaliście. Może niektórzy od osoby już wcześniej to wiedziały. No ale teraz mieliście przy okazji się dowiedzieć takiej rzeczy, tak? Ostatnie pytanie jest od Kubek 1933. Co sprawia ci największą przyjemność? Tak szczerze, jak idę do twojej mamuśki, nie? Więc jak takim akcentem filmik wam się spodobał, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam, trzymaj się, cześć, siema.